Jezu, jak dobrze, że ci analitycy nie powielają fake newsów. Przecież to są fake newsy. No, no muszę to naprostować. Oho, nowe info. Szybko post na Twittera! Dobra, sprawdzę, co piszą o tym influencerzy, żeby mieć opinię. Jak zmienić nazwę fanpage'u? Oho, Konopski zrobił 5-minutowy reportaż o Putinie. Oglądamy. A kolega jaki ma rodzaj schronu? Kurde, Najman mówił, że nie będzie wojny na pełną skalę. Sam jesteś ruskim trolem. Janusz Korwin-Mikke może ma poglądy kontrowersyjne, ale mówi to, co myśli. Sam jesteś unucą. I co? Nagle nie ma tego koronawirusa. Wojń. I co? Zapomnieliście już, jakie były akcje na granicy z Białorusią? Upa. Od geopolityki to jest kanał sportowy. Bandiera. Mamy, nie teraz. Analizuję ruchy na granicy. Janusz Kowalski ma rację. To wygląda na winę Tuska. Oczywiście, że Tusk. A kto? Proszę się łaskawie odczepić od Konfederacji. Ja to zawsze chętnie pomogę człowiekowi, ale... Ja to zawsze chętnie pomogę. Ale... Należy pomagać Ukrainie, ale... Poczytaj sobie o geopolityce w szerszym zakresie, ty kidzie. Dobra, czas na Robloxa. Geopolityka... O nie, źle wpisałem. Geopolityka. Słyszałem, że na dworcu rozdają darmo numery PESEL, ale tylko Ukraińcom. O! Mam 10 lajków pod postem. Pora zmienić opis. Szlachta nie pracuje. Usuń. Analityk polityki terytorialnej. No. A koleżanka szwagra... Ale tak z drugiej strony, czy oni by nam pomogli? Matka kolegi pracująca w Tartaku... Dobra, odpalamy flight radar i sprawdzamy, gdzie są oligarchowie. Mój wujek, który pracuje w ABW, powiedział... Jedźcie... Wszyscy na stację zatankować. Benzyna jutro od 10 zł. Łoni nam wszystkim medną łaczy. O kurde, od jutra tylko można wybrać 50 zł z bankomatu. Halina! Drogo je ordo juris. Czy przelew już doszedł? Ja pierdolę, teraz już nie wiem, czy jestem Team Bartosiak, czy Team Wolski. A te ich dzieci mają darmowe bilety do kina. A co? Polskimi dziećmi. Łukasz Boks-Kiks to mój ziomek. Dzwoni do mnie pierwszego dnia, żeby zapytać, czy może wrzucić newsa. Pewnie, że patrioty w Polsce to dobry pomysł. Jeszcze Iron Dom i pozamiatane. Mam info z Onetu, więc wiem, co to prawda, dziwko. Piszemy na Ukrainie. W Ukrainie to rusycyzm. Ruskie Boruś Kijowska, ty głupi chuju. Moja kuzynka wróciła za... Zapłakana z urzędu miasta. Roblox i Minecraft? Pff, chyba raczej Bartosiak i Zychowicz. O, Bartosiak. Ten to musi wiedzieć, bo ubiera się jak Wołoszański. Mamy! Mówiłem, że Orban to ruska onuca. Czemu mnie nie słuchają? Mam dla nich rozwiązanie. Wypowiadamy Ukrainie wojnę, oni się poddają, przyłączamy ich do Polski i wtedy oni są i w Unii Europejskiej, i w NATO. Proste. Dobra, zobaczymy, co Mileczki na ten temat. Ale ten Biden durak, gdzie głupi, co nie? Zobaczmy, co na ten temat wydarł mordę dziki trener. Taki chcecie Polski? Taki? Proste, proszę, proszę. Oglądałem film na National Geographic, więc wiem wszystko o przyczynach wojny. Ty chuj. Nie strasz, bo się z... Ja widziałem, co te Ukraińcy w Polsce wyprawiają. W żopach, w dupach im się poprzewracało. Oho, Sasin jedzie do Lwowa i będzie miał dobre informacje. Coś Aleksander Jabłonowski się nie wypowiada ostatnio. Kochani, tragedia. Wczoraj ktoś mnie ukradł PESEL. O kurde, czy mi nie zabrali numeru PESEL? Okazało się, że przydzielili go losowej rodzinie z Ukrainy. Folder z memami, jak wybucha wojna. Folder z memami, jak nie wybucha wojna. Pisałem już o tym na Twitterze kilka miesięcy temu, że Kaczor z Orbanem chcą podzielić Ukrainę między siebie. Oho, wojna. Dobra, szybko memy! Nie ufam już żadnemu analitykowi.
Czas na Tora i Jackowskiego. Ale bym sobie ruskie pierogi opierdolił. Oj, bjać. Kurde, no nie jestem żadnym szurem, ale kilka z tych przepowiedni się przecież sprawdziło. Prezydencie Max Kolonko melduje wykonanie zadania. Oho, znalazłem. Plan ataku na Polskę. A nie, to news 39. Dobra, chuj, może się nie kapną. Teraz nie pamiętam, czy ja prowadziłem fanpage antyszczepionkowy czy antyukraiński. Okej, a sprawdźmy, co przepowiednia fatimska o tym mówi. W sumie, czemu nie oba? Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Najpierw się z ciebie śmieją, a potem też się z ciebie śmieją.